Losowy skin z rozdziału pierwszego. W dzisiejszym odcinku to najpopularniejsze skiny rozdziału pierwszego będą decydować o naszej grze i naszym lucie. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz pamiętajcie o kodzie ZAKSZAK i ty w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie i zapraszam was na moją mapę, która teraz pokazuje się na ekranie. A więc widzowie, losowy skin rozdziału pierwszego samo nam wyskoczyło z busa i mam Ragnaroka, czyli niebieskie itemy. U mnie okazuje się, że mam fioletowe przedmioty i nie mam na tą chwilę żadnego pomysłu na to, jak mogę je zdobyć. Rafa, wiesz co jest fioletowe? Lama, która jest tam, więc coś dla ciebie. Ej, no to stary, dawaj, od razu może na nią spadniemy i będziemy mieli dzięki temu chyba rifty z niej lecą? Chociaż już nie wiem, lecą czy nie lecą? Ty, bo przecież lamy nie musimy teraz eliminować karabinem, tylko możemy ją otworzyć ręką, tak po prostu trzymając E, więc zabierzemy sobie matcy, podzielimy na pół, weźmiemy rifta, polecimy na jakąś dużą miejscówkę, no i znajdziemy jakieś niebieskie itemy dla mnie i może jakieś fioletowe dla ciebie, ale to może być trochę cięższe. Ja mam tutaj trzy skrzyneczki, zobaczmy czy coś w nich jest. Pierwsze co mam, zielony przedmiot, fiolet. To wygigiel na samym starcie. Co ty ga... Ej, zamień się przedmiotami. Weź się zamień, gościu, weź się zamień. Ej, nie no, żartuję, nie zamieniaj się. Ale w ogóle wiesz, że z lamy wyleciało mi 350 każdego matca, a nie 500? A nie było tak czasami, że oni kiedyś zmienili na dużo mniej? Chyba tak było kiedyś. No właśnie, chyba coś takiego było, ale ja w ogóle tego nie zauważyłem. To nie była pierwsza lama, którą otwierałem i dopiero teraz mi to wpadło w oko. Rafa, jeżeli ty masz tego digla, weź tam jakiegoś tapika gościom tapnij za 160 czy 70 i będzie klasa. A ja mam pytanko, czy mogę używać granatów? Daj mi szybko znać. Granaty możemy, dawaj, rzucaj. Okej, no mam nadzieję... Oj, nie, trochę się nie udał, ale widzę gościa, dostał 50. A, miał krzaka, skubaniec. A właśnie, ty mu chyba tego krzaka zbiłeś pierwszym strzałem. Ej, dobra, stary, jak to jest, że ja mam gorsze itemy, a nie mam nic? A ty masz digla, wytłumacz mi to, bo to jest trochę nielogiczne. Tu jest kolejny fioletowy. Ajajaj, rifcik. W sensie, w sumie to dobrze, bo do dojeżdżania, do uciekania będzie spoko. Otwieramy skrzynię i dostaję. Zielony. A powiedz mi, ty miałeś niebieskie, tak? Bo jak zielone, to tam było dużo. Ja w sumie nie usłyszałem, co ty masz w końcu. Rafa właśnie mnie tak słucha na odcinkach, widzowie. Tak mnie właśnie słucha. Ja mam niebieskie przedmioty. Tak? Tak, niebieskie. Ej, przez chwilę już zwątpiłem, jakie w ogóle mam. Mam niebieskie itemy i nie mam na razie niczego, więc jest przypał. Ja tutaj się lekko do nich podbudowuję. Mam nadzieję, że oni mnie tutaj nie zrzucą z wysokości. Stary, ja jestem załamany. Ty możesz być szczęśliwy, bo trafiłem właśnie epickiego LKM-a. Ej, to weź go, chłopie, tutaj dla mnie. Ja tutaj cały czas patrzę na tych gości, gdzie oni są. Widzę go. Pum. Aj. Było blisko, ale ten celownik coś długo się schodzi ze sobą. Nie, dobra. Przecież to jest nienormalne. Fioletowa pompa, stary. Ej, zapraszam, zapraszam. Zakrzak. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziesz po prostu moim pomocnikiem. Ty sobie tam możesz nosić jakieś leczenie i tak dalej. Ej, jestem załamany, bo 4 na 5 przedmiotów w moim ekwipunku są fioletowe. To jest dramat. Oczywiście graplera mogę używać, widzowie, bo tym nikogo nie wyeliminuję. Ale jak to jest, że ja nie mam nawet pistoletu niebieskiego? Idę, stary, idę na lamę. Może na lamie coś będzie. Ja tych gości widzę, ale no nie mogę ich trafić za bardzo. I jest jeszcze drugi tam. Ajajajajaj, no nie jest już tak łatwo. Kiedyś to jakoś bardziej. 53? No nie. Ja ci tam rzuciłem potkę jakby coś. I uwaga, proszę, skrzynko, daj mi niebie... Nie, no widzowie, jestem załamany. No 50. Gdzie są niebieskie? 50 trafione. No, traf go, Rafa. Jest 107! Tak jest, bo... powraca! Dobrze, elegancko, o to chodzi. Ty, tu w ogóle ta lama jest jakaś pobugowana. Czemu ja nie mam czym grać? No nie mam czym grać dalej, stary! Ej, musisz tam podejść, bo oni się podniosą prawdopodobnie i coś trzeba zrobić. Może ja tam tego rzucę? Ty nic nie masz, nic nie ma niebieskiego? No bez przesady, o co chodzi? Ja właśnie chciałbym wiedzieć, o co chodzi, ale to jest totalnie nienormalne. No jak można nie znaleźć niebieskiego przedmiotu, a znaleźć 3 fioletowe, widzowie? Tu jest w ogóle jakiś dymny granat. Ej, wchodzę do środka i... szukam, ale tu nic nie ma. Widzowie, zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, bo naprawdę to jest dramat. No co tutaj się w ogóle dzieje? U mnie dzieje się tyle, że oni się prawdopodobnie zdążyli podnieść. Ja muszę się czymś uleczyć. Ty mi tutaj podobno gdzieś rzuciłeś potkę, ale jej totalnie nie widzę. Ty ją wrzuciłeś gdzieś do środka? Jest pod twoim portafortem, z tego co wiem, z tego co się orientuję, powinna tam leżeć. Poteczka znaleziona, wypita. Ja lecę szukać dalej. W sumie broni nie muszę, bo Zakrzak mi znajduje, więc Zakrzak możesz robić tak dalej. A ja sobie po prostu teraz znajdę coś do leczenia, pozbieram sobie trochę maców. Dobrze by było mieć jakiś wózek, żeby gości dojeżdżać, podjeżdżać. Rafa, może ty byś coś znalazł dla mnie, dobra? Bo ja już chyba wystarczająco znalazłem LKM-a, shotguna. No halo, to nie jest dzień dziecka, a same prezenty dzisiaj. Ja znalazłem niebieską boogie bombę, więc w sumie dziwię się, że jej nie zabrałeś. Fajny przedmiot, niebieściutki, elegancki, ale jeśli chodzi o jakieś bronie, to po prostu muszę lecieć totalnie w inne miejsce. W ogóle widzowie, ja mam do was takie pytanie. Napiszcie w komentarzu, czy u was też w meczach jest tak mało leczenia, bo u nas to naprawdę
naprawdę, znalezienie potki jest cudem. Graniczy z cudem. Tak właśnie Zakrzak szuka. Tak właśnie szuka, że on tu już dropił i nie znalazł niebieskiego USP-ka. Panie Zakrzaku, specjalnie dla pana proszę o amunicję w ogóle do Digla. Amunicja do Digla raz, a ja poproszę amunicję do USP-a, chociaż mam, dobra, to nie musisz dawać. Czyli co, widzowie, ja mam gorsze itemy w moim ekwipunku USP-ek, a Rafa ma lepsze i ma pompę, LKM-a, Digla. No, ale no świetnie, wyśmienicie. Panie Zakrzaku, proszę mi powiedzieć, w które miejsce teraz idziemy, bo nie wiem, gdzie się kierować. Tam na pewno będą goście. Ej, czemu? Co to za lornetka? Ty, patrz, lecimy tam. Chłopie, co ty, lornetkę zaznaczasz? Dobra, to idziemy na lornetkę. Ja proponuję pójść na widmowe wzgórza. Jeżeli nie będzie nikogo na widmowych, to możemy przejść na jakąś górkę i zobaczyć na przyjemny park. Ale weź mi powiedz, jak tą lornetkę znowu odpalić, bo teraz mam tylko znacznik. Jak ja to zawsze robię, że... Ej, coś tu nie gra. Dlaczego? W sensie, skąd ta lornetka? Ty wiesz, jak ją włączyć? Właśnie nie wiem, nie mam pojęcia, ale za to mam pojęcie, że tu jest karabin z Carito. Dla mnie, biorę, let's go. Tutaj masz kolejną niebieską, cichą M-kę. Nie, cichy skar, przepraszam. Wychodzę na zamek, ktoś się tutaj chyba strzelał niedaleko. Na pewno tutaj były te chłopy, których ty powaliłeś, dlatego że oni uciekali, tutaj widać macy, te metalowe stawiali i sobie poszli. Być może są na domkach, a być może są, widzowie, na przyjemnym parku, też tam mogą być. Ja proponuję tak, wiesz, zajść powoli na ten przyjemny park, na spokojnie i wypunktować gości. Ej, dobra, to jest żart. Stary, od kiedy pompy rosną w drzewach? Pompy rosną w lasach zamiast grzybów. Ale patrz, idealnie na środku tych trzech drzew. Idealnie. Ej, to jest, widzowie, dziwne. To chyba nie jest przypadek. Tu coś się będzie działo, mi się wydaje, po tym środku. No więc co, zmierzamy po pierwsze fragi. Jak na razie w ogóle nie możemy nikogo znaleźć. To jest trochę dziwne. 25 osób zostało do końca meczu. Ej, ale mnie to myli. Bo jak ty uderzasz w macy, to mi pokazuje, jakby ktoś strzelał na wizualizacji. Czemu tak jest? Halo, to jest chyba błąd. To jest chyba błąd, ale w sumie nawet dobrze, bo człowiek jest bardziej czujny za każdym razem, a nie wydaje ci się, że wiecie. Ktoś zawsze może jeszcze chodzić na kucaka niedaleko nas, chociaż to i tak jedno na drugie nie ma wpływu, więc nie wiem, co ja w ogóle gadam. Ej, mam LKM, biorę. Tak w ogóle powiem wam, widzowie, że LKM to jest mój ulubiony item tego sezonu. Jeżeli zapytacie dlaczego, dlatego, że jest po pierwsze mega celny na blisko, mega szybko strzela, ma mega mocny damage, no moim zdaniem to on zostanie chyba osłabiony, bo jest totalnie OP. Ja lecę na zamek, dobrze by było znaleźć przynajmniej jedną małą potkę, bo nawet jednej małej potki... Ej, ktoś tu u mnie jest, Zakrzak, pomocy? Już idę, biorę tutaj graplerkiem, się wybijam, idę na dach. Och, ty, prawie bym zginął chyba. Ej, pojedyncze kroki. Czy to oznacza, że tu jest jeden ziomek? Nie, tu są podwójne kroki na 100%. A, rzuciłem akurat, żeby ich zmylić. I dobra, widzę, tu są jakieś goście w krzakach, nawalam. 25, czy ty, jaki ziomek? Co jest, ale dostali. On dostał ode mnie 24, schodzę niżej. A, w sumie, ty, ja też mam LKM-a, dawaj na dwa. Biało, leży jeden. Ale go, stary, rozjechałem, co jest? Ej, ale się wystraszyłem, chłopie, chyba tak to się dawno nie zerwałem, chyba na jakimś turnieju. Ej, niebieski shotgun biorę i tu jest jeszcze jeden, tak, jest jeden do 18. Dostał, jest w środku. Ja jeszcze nie grałem z takti... Kala, Waldo, mnie bierz godplesów, tak? Godplesów, tak? 70. Ty czekaj, żebyśmy się nie wywalili, bo będzie przypał 2 na 1. I jest koło mnie. Hagie, weźmy sobie Hagieka. On wychodzi. Oj. Czyli on wyszedł do góry, tak? Ja tutaj idę powolutku. Czekaj, właśnie... Tak, on jest między mną a tobą. Gdzieś, ale nie wiem gdzie. I C4 daje. Wysadza, ej, czekaj, ej, tańczy. Potańczy. No on! No, piękne to było, przyznajcie. Tylko boogie bomba, no to można, nie? Chyba. Boogie bombę na co? Ty? A ty możesz, tak. Tutaj chodzi tylko o bronię. Dobra, ej, ogólnie mam 3 HP, a miałem... Nie wiem, za ile on mnie uderzył, za 1? Chyba, że ja miałem cały czas 3 HP, a tego nie zauważyłem. Czekaj, bo ty mu dałeś boogie bombę i on tańczył, a ja zrozumiałem, że on tańczy i się nie rusza. Nieważne. Tak, ja mu dałem boogie bombę, no widzieliście, akcja elegancka. Ja tych boogie bomb to sobie chyba kupię, bo jest dużo wszystkiego, a możemy tego używać, no to ja sobie po prostu to zabieram. I zauważ, że ty masz niebieskie przedmioty jednorazowe, a ja mam fioletowe. To jest trochę XD, tak można powiedzieć. Jednorazowymi się zamieniliśmy, ale boogie bomby do ciebie pasują, no bo ty chyba dzisiaj czujesz styl disco, tak mi się wydaje. Czuję styl disco i czuję, że nie znajdę leczenia do końca tej gierki. Jakoś krucho to wszystko widzę, potrzeba mi jeszcze ammo do shotguna, bo mam 4 kuleczki i ammo do jameczki, bo mam 44 kuleczki. Proponuję tutaj lekkie grzybobranie urządzić w tym lesie. Tylko 2 grzyby były, no to mega grzybobranie, widzowie. Ale przyznajcie, grzyby są mega OP. Dają tylko 5, są bardzo rzadkie, w sumie są oczywiście w lasach, ale to jest jedyne leczenie, które można znaleźć w tej grze ostatnio. Dokładnie, bo znalezienie potek jest prawie niemożliwe. Znalezienie apteczek to w ogóle, widzowie, wykracza poza skalę trudności. I ja tak myślę, czekaj, czy w tej górze mamy bazę tą kosmiczną, czy to jeszcze nie ten sezon? Właśnie coś tutaj jest, chyba
chyba jest rakieta. Chociaż w sumie... Ej, co tu jest teraz? Jest rakieta, ty, ale bez rakiety. Ej, ale to w tej bazie można znaleźć leczenie. Ty, weź się powal i ja cię po prostu podniosę. Będziesz miał więcej HP. Zrobione. Czekaj, żebym teraz tylko ja nie zginął. Widzowie, widzicie, no tutaj trzeba używać głowy, prawda? Tutaj trzeba tak robić. Jeżeli nie macie leczenia, no to trzeba sobie po prostu radzić. Ale mimo wszystko i tak będę na strzała. Chociaż kiedyś w pierwszym rozdziale to by zadziałało. Teraz jak ktoś na daleko strzeli zamki, to już nie strzeli za 30, tylko chyba dużo mniej, no nie? Chyba tak. Ej, w ogóle zobacz, mam lecie mi tutaj bandaże, więc zjedz sobie bandaże. Znaczy, może nie, że zjedz, bo ostatnio ktoś mi napisał, jak można jeść bandaże. Ale ja tak mówię od 6 lat, widzowie, zjedz apteczkę i tak dalej, więc w sumie to zjedz bandaże. W takim razie ja też zjem apteczkę, ponieważ lekko mi brakuje. Apteczkę się je, a nie używa. Zapamiętajcie. Dokładnie, dokładnie tak. Plus jeden. Ej, ja wchodząc do tej bazy kosmicznej, liczyłem, że my tutaj znajdziemy jakieś potiony. A my tutaj znaleźliśmy nic. Gdzie jest leczenie? Ja się pytam, czemu leczenie nie ma w automatach? Powinno być, stary. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale jakieś chak-dżagi. Ej, chak-dżagi są w automatach. Tylko pytanie, gdzie jest automat? Gdzieś tutaj powinien być chyba na dole, no nie? Na butnym? Czekaj, na butnym był. Był na butnym, tylko nie wiem w którym miejscu. I na pewno też na hali sportowej będzie. Dawaj grzyby, dawaj grzyby, dawaj grzyby, gościu. 4 grzyby ominąłeś, Rafa, no ładnie. Tutaj jest ich więcej, ale lecę na ten domek. A w sumie on jeszcze jest w strefie, ale na tym domku już ktoś był. Liczyłem na to... gościu, tu jest krzaku, co jest? Co ty gadasz, ale co, gości przebrał za krzaka? No gościu tu się pojawił nagle. Ty... Oj, co oni robią? Bije do niego, bije. 20-40 dostał, 60 ten u góry, czy 80? Ej, a on jest nade mną, czy nie? Ta. On jest nad tobą, rzucam mu śmierć bombę na głowę, proszę, żeby to doleciało. 36, biało, bardzo biało, padnij, padnij, ziomek! Padnij, proszę, śmierć bomba po raz drugi, powinien zginąć. 5, dobra, kolejna śmierć bomba, leci. Ja nie mogę, on ma jeden HP, kumasz, tacze? A ja go już tu podwalam. Wow, 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 Rafał, żyj! Rafał, żyj, 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 dajesz radę. 5 znowu ktoś dostał. Ta, daję radę, ale czuję, że oni są wszędzie, stary. Nie wiem dlaczego, ale tak się czuję. Ja tutaj wychodzę na high granda, ale dymy, no tego jednego zbiłem. Bomba! 24 z pompy dostał. Kolejny 20 z pompy. 32 biało, 30 biało. Zowie oro, okay, robimy, kolapsuje go. Powinien zlecieć. Proszę, nie zleciał. Okej, okay, ja już wychodzę do góry. 25 biało! No padnij! Ej, skąd oni mają tyle potek? Tu poleciał jeden, jest tu koło mnie. Biało 25 znowu, motocyklistka. Jeden wyszedł wyżej nade mnie, spadłem. Tak, 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 on jest u mnie, on jest u mnie, on jest u mnie, on jest u mnie, jakby co? Jeden jest u mnie z kolei. Ale zadyma, ale tu jest zadyma, 21 znowu. Ej, stary, ja się czuję, jak oni by byli wszędzie, co jest? Nie mam HP i muszę riftować chyba. To riftuj, riftuj. Dobra, riftuję, bo zginę, bo zginę. Nie, chciałem do ciebie jeszcze zejść, ale nie zdążyłbym. Ja poczekam chwilę w strefie może, żeby było bezpieczniej. Dobra, zrób tak, żeby najlepiej po prostu przeżyć. Mam 20 HP, widzowie, jest naprawdę źle. Ojojoj, oni mi lecą na głowę. Jest bardzo nieciekawie. Ojojoj, chyba będzie po mnie, stary. Ale niestety, gdzie ty poleciałeś? Ja jestem przy tym zamczysku, co walczyliśmy na początku. Jeszcze żyję. Nie mam macu. O, choinka. Rzuciłem portaforta, może ich to zmyliło. Please, please, żeby to ich zmyliło. Ej, stary, ja nie wiem, czy przeżyję. Też mam ostatni mac. Ja cię kręcę. Przecież w tym rozdziale jest taka zadyma. Co tu się dzieje? Jak u ciebie? U mnie jest bardzo źle, bo mam bardzo mało maców. Ja wszedłem pod dach. Jakimś cudem nie zginąłem. Stary, ja nie wiem, czy w ogóle się mogę ruszyć. Biję do nich. Oni lecą na lotniach. O, traw, Rafa. Ej, przejdźmy do siebie. Ja do ciebie idę, bo chyba ich u ciebie nie ma. Ło, ty myślałem, że strzelają do mnie. Ej, ten zrzut może nam życie uratować chyba. Ej, stary, jest akcja jak 150. Ten zrzut by był fajny, ale nie wiem, czy my w ogóle do niego dojdziemy, bo zobaczycie, on jest, a gdzie ja. No właśnie, czekaj, tutaj przy tobie jest chyba luzik już, nie? Czy nie? Bo ja tutaj biegam normalnie. Nie wiem, bo ja mam 4 HP, więc ja na razie się nie ruszam za krzak, bo nie chcę zginąć. Albo dobra, idę do ciebie. Słuchaj, ja mam 20. Można powiedzieć, że mamy tyle samo, bo jesteśmy ze wszystkiego na hita. Możemy zaryzykować zrzucając tego dropa, ale tam są chłopy, więc nie wiem. Jasny gwint. Ej, dobra, przypominają mi się stare czasy, widzowie. Ja naprawdę, jak były takie dymy. Ma mi się to, podoba mi się to. Nie ma miękkiej gry. To jest prawda, to jest mega prawda, tylko mi się to nie podoba, że jestem na strzała. Ale i tak podoba mi się to, że udało mi się w ogóle przeżyć jeszcze cokolwiek, a było ciężko. Ej, widzę gościa. Aj, myślałem, że go trafię. Ajajaj, teraz sobie trafiłem w ścianę. Otworzyłem właśnie zrzut i trafiłem chak-dżaga. Jest chak-dżag. Ja zbieram macy, bo maców nigdy dość, a mam ich bardzo mało. Słuchajcie, widzowie, naprawdę ten zrzut był najlepszą decyzją, jaką mogłem podjąć. Pijemy właśnie chak-dżaga, chłopy biją się obok mnie, ja jeszcze załoczę sobie tego legendarnego krzaka. Mam full HP, mam śmierć bomby, koło mnie się powalają. Ej, dobra, Rafa. To jest bardzo dobra sytuacja, w sensie przynajmniej dla mnie. Okej, okay, ja sobie stoję za drzewem, jest 6 osób, czyli my w dwójkę, jedni, którzy są na przyjemnym i drudzy, którzy są obok, tak? 3 składy, 3.
więc koło mnie nikogo nie ma. Ja wyleciałem właśnie do ciebie riftem, żebyśmy się tutaj, że tak powiem, znaleźli. Nie ma żadnych grzybów w lesie dla ciebie. Przydałoby się. Ej, ło, granat! Ała! Dostałem z granatnika! O stary, ale masz przegwizdane, tak szczerze. No żebyś wiedział, no żebyś wiedział, że mam, no co to ma być? Ja cię, no nie mam szans, nie mam szans. Ja tu postaram się, wiesz, go trafić, jak tylko go będę widzieć. Ale przeleciałem! Jakie to było dobre! Oj, chyba idą po mnie teraz. 50 dostał! Dostał 50, odpuścili ci chyba. Oj, 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 oj. Dobra, ty, pułapkę tu dam. Okej, okay, pułapka postawiona, boksuję. Jaca... O, choinka, goście od prawej strony. Goście od prawej strony, ja się zabudowałem, nie? Ja cię chwyca, no przecież to jest niesamowite. Granaty dymne, widzowie, dymy, dymy, dymy. Dobra, poddymiłem, stary. Dobra, chilluję, chill, jest chill chyba. Okej, okay, ja mam gości od prawej strony i twoich gości, tylko ja cały czas mam 4 HP, gościu. No słuchaj, ja mam 24, siedzę właśnie w granacie dymnym i próbuję przeżyć. Ej, leci do mnie. O, traf go, Rafa, traf go, nie jest dobrze. Ja sobie tu siedzę, jest tak źle, że nie mam pytań. Ło, no jerpek pod nogi. Jedni przechodzą do ciebie, czy ja... A, myślałem, że jeszcze może pójdę do ciebie. U mnie wygląda sprawa tak, sami zobaczcie, 4 HP, prawie nic. Jak ja mam to wygrać? Dobrze by było to wygrać, żeby tu Zakrzak był ze mnie zadowolony. Ale może być bardzo ciężko. Ej, powalili tego naposonego, tego co mnie pokonał. On jest tutaj w tym... Czekaj, uwaga. 3, 2, 1. Ale skąd on mnie widział, że ja tam celuję? Co mi się błyszczało, czy co?